Hej, witam was ponownie bardzo serdecznie w 13, mam nadzieję, niepechowym odcinku serii z gry Black and White Wyspa Chowańców. Przyznam wam szczerze, że niespecjalnie pamiętam, jakie próby czekają nas dzisiaj i na co miałem się zdecydować, dlatego rozejrzymy się trochę po terenie. Ach, tak, wiem. To po części jest mój wybór, a po części sugestia od was. Próbą, szefie. Podobno ta próba, co zresztą wydaje się być logiczne, jest próbą, która odblokuje moim chowańcom umiejętność tworzenia, korzystania jak gdyby z warsztatu, czyli tworzenia nowych budynków. I jest to próba, która bardzo mnie interesuje, ponieważ odblokuje mi z kolei tą misję, prawda? Ta misja właśnie polegała na nauczeniu chowańców... Oj, przepraszam. Na nauczeniu moich chowańców właśnie korzystania z warsztatu. Dlatego może w pierwszej kolejności zrobimy to. Musimy odebrać podlota od Niańki. Z przyjemnością przypilnowałam go dla ciebie. Teraz idę odpocząć, lecz mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Ty do Boga zarywasz? Skubaniutka, no. Ma tupet, co? O, a podlot padł z wycieńczenia, bo go... Nie wiem, opiekunka dojechała. Cokolwiek, niech może chwilę odpocznie, dajmy mu sekundkę. Nie chcę go też męczyć jakoś niepotrzebnie. Czy tym słoneczko mu jesteś głodny? Jesteś troszkę... Czemu ty wciąż jesteś? Z kim się puściłeś? Ma się brzuszko, co? W ogóle, co ja cię... Nope, okej, okay, chilluję. Dobra, słuchajcie, przypominam, że nie potrzebujemy już agresywnego chowańca, dlatego możemy zmienić go na jakiegoś innego. Pamiętaj, że możemy kliknąć na tym zwoju, a Rufus powie nam, co robić dalej. Wiem, że spora część z was prosiła o to, żebym użył niedźwiedzia. Ja to zresztą też byłbym za tym. Koń jest bardzo fajnym chowańcem, ale jego używaliśmy bardzo często w podstawce. Krowa jest dziwna. Wilk też jest całkiem w porze. Obiecuję, że jeszcze kiedyś do niego wrócimy, ale dzisiaj wybieramy niedźwiedzia. No cisz. Przepraszam wszystkich. No weź niedźwiedzia. Coś tu się dzieje, czy nie? Idzie, czy nie idzie? Który idzie? Idzie niedźwiedź, dobrze. Fantastycznie. Niedźwiedź jest fajowy. Taki puchaty, wtulił mi się w niego. Możemy kliknąć na tym zwoju, a Rufus powie nam, co robić dalej. Nic nie musi, po prostu daj mi to wybrać już. Pamiętam, że kiedy grałem w podstawkę gry, w sieci krążył taki fajny trainer. Trainery są takie programiki, które odpala się w tle gry. Wspaniale, szefie. Jeśli zechcesz odzyskać naszego dawnego chowańca, już po prostu wróć. Cicho, dzięki. O Boże. Trainery są takie programiki, które odpala się w tle gier właśnie. I zresztą innych aplikacji też. I można w nich zmieniać sobie pewne parametry. I właśnie ten trainer, którego ja wtedy używałem, znaczy ja go nie używałem często, po prostu bawiłem się nim któregoś razu, pozwalał na, słuchajcie, zmianę statystyk chowańca i między innymi można było tam zmienić jego wiek. Oczywiście wiek wpływa na to, jaki chowaniec jest wielki. Można było sobie takiego ogromnego właśnie jak przewodnik z podstawki wybrać. Dobra, mamy niedźwiadka. Całkiem bystre stworzonko. Wolne, ale witaj chyba nam, w porze w walce. Boski. Uczymy swojego budować. Chwyta to, powoli. To moich też byście mogli. Też możemy nauczyć budować. Hej, dzięki temu Ewa może zwrócić na niego uwagę. Wiem, że my wszyscy jej nie interesujemy. Tylko moje. Najpierw jednak musisz przejść próbę mojego brata. Która to jest ta destrukcji? Jeszcze jedna próba. Zobaczmy, jaka będzie zabawa. Tak, wydaje mi się, że to będzie próba destrukcji, o której mówił wcześniej Rufus. Zobaczmy. Coś za dużo tych małp na tej wyspie. Jestem wielce zadowolony, że decydujesz się na moją próbę. Jednak by przejść ją pomyślnie, będziesz potrzebować szybkich nóg i jeszcze szybszego umysłu. Aby zwyciężyć i co więcej, zyskać moje poparcie, musisz ochronić ten budynek. Hej, na czym to będzie polegać? Może zdaje ci się, że to łatwe. Lecz jest w tym pewien haczyk. Haczyk na bluzie? Co to jest? Zatrudniłem kilku olbrzymów, by nieco utrudnili ci życie. Będą próbowali dostać się do tych kamieni obok budynku.
Mam imię zabrać czy coś. Dotrze do kamieni, poturla je na budynek, a gdy to się stanie, to będzie znaczyć, że zawiodłeś. Czyli... W takim razie... Jednak olbrzymy, mimo iż wielkie, też są lękliwe. W ogóle no fucks given. On się nie boi, on sobie idzie po prostu, bo go coś znudziło, albo chce się ogrzać. Możesz je całkiem łatwo odstraszyć, stając przed nimi. Odstraszony olbrzym pobiegnie z powrotem. Dobra, czyli pewnie będziemy musieli użyć cudu szybkiego chowańca, tego przyspieszenia, sprintu. Jeśli zdołasz przegonić je do ognia, usiądą przy nim i zrezygnują. I stracą zainteresowanie zniszczeniem budynku. Oczywiście niedźwiedź nie jest optymalnym chowańcem do wykonania tej próby. Jeśli uda ci się odpowiednio odwracać ich uwagę i ocalić budynek, przejdziesz próbę pomyślnie. No domyśliłem się, a bardzo ja, dużo mówisz, niepotrzebnie. Jasna, poinformuję o tym Rufusa w Dojo. Masz rację, to całkiem oczywiste. Panie, możemy tu pomóc naszemu chowańcowi. Jestem przekonany, że jeśli będziesz klikać na odpowiednich kamieniach, nasz chowaniec będzie wiedział, którego olbrzyma przestraszyć. Dobra, ale to chyba jeszcze nie zaczynamy, czy już zaczynamy? Jeśli już zaczynamy, to trochę słabo, bo jednak chciałbym użyć... No dobra, trudno. Zawracaj. I tutaj. No dobra, zobaczymy co się będzie działo. Pierwsza fala przygoniona, podejść na środek. A nie, nieważne, tutaj. Nie zawracaj, frajerze. Tamten usiadł? Nie usiadł. Usiadł. Mam wrażenie, że to jest dopiero jedna na przykład z trzech części próby, jak to zwykle bywało. Zaraz się przekonamy. No. Świetna robota. Poważnie już? Znakomicie ochroniłeś budynek. To już? Możesz być pewny, że wieść o twym triumfie zaniosę do Dojo. O Boże, to... Bieda niesamowita. Co oni tam w ogóle robią? Jeden drugiego razi piorunem, drugi trzeciego wodą, znaczy budynek podlewa wodą, palący się, cokolwiek. Była to niesamowicie łatwa próba, jestem zażenowany tym poziomem, coś tam było nie tak chyba. W sensie wiecie, każda kolejna próba, jakby nie patrzeć, powinna być coraz trudniejsza. Z drugiej strony cieszę się, że to nie było znowu jakieś mega trudne, jak próba z piłką chociażby. Ale okej. Dawaj, co tam masz? A dobra, to jest taka sama małpa, jak tamte małpy, które... Stoją przy próbie, którą chcieliśmy zrobić teraz, prawda? Możemy je zaraz porównać, ale wydaje mi się, że to jest ten sam typ małpy. No dobra. Jakby nie patrzeć, misja wykonana. A nie, tamto to była inna misja. Zakończyliśmy próbę szympansa. Chodźmy mu powiedzieć. Haha, próba. Bierzmy się do roboty. A, czyli to nie będzie próba. To nas po prostu nauczą. Dobra, bardzo chętnie to dzisiaj zrobimy. Już wszystko rozumiem. To nie jest próba, to jest po prostu nauka. Znakomita robota. Teraz nauczymy twego chowańca budowy. Przyniąż go do tego monumentu. Stary, palisz się. Zrobimy resztę. Płoniesz. Na pewno, bo wy tu wszyscy giniecie z tego co ja widzę.
Mam nadzieję, że podlot automatycznie również się nauczy. Nie, panie. Podlot niewiele się ostatnio Morda. Uczył. Pamiętaj, że potrzebuje przewodnictwa, póki jest młody. Odejdź. Uczy się, faktycznie uczy się. Oni budują, a on się uczy. Gdzie jesteś, podlot? Podlot, gdzie jesteś, kiedy cię potrzebuję? Nasz chowaniec rozpoczął naukę budowania. To świetna okazja, żeby zmienić mu smycz na smycz nauki. Jak edukacja. Patrz, co się tu dzieje w ogóle, misiek. Chodź tutaj, patrz, co oni robią, głąbie. Później będzie kolokwium i zawalisz. Widzisz, co oni robią? Patrz, tutaj pan sypie takie. O, drewienko. A tu inny pan co robi? Czaruje, a ten się w klatę bije. Też tam, zrób tak, powtarzaj. Powtarzaj za nimi. Wolałbym, żebyś tego akurat nie powtarzał w moich wioskach. Ej, w ogóle nie mogę teraz rozglądać się po mapie. Gra mi zablokowała możliwość rozglądania się. Pewnie dlatego, żebym przypadkiem... O, leci podlot. Dobrze, czy podlot będzie się z nami uczył? To mnie bardzo ciekawi. Misiu, słoneczko moje, odwróć się i zobacz, co panowie robią. 60%, ślicznie. No ja jestem, mam tutaj ręce związane, nie jestem w stanie nic zrobić. Mogę po prostu liczyć na to, że próba szybko zaliczy się sama. Dobra, czy podlot również będzie się uczył? Czy podlot również będzie się uczył? Ten sypie drewno. I będzie czarował teraz, dobrze. Jest tak, ten sypie drewno, ten czaruje, ten niszczy. Nasz chowaniec prawie nauczył się budować. No, doskonale. A teraz nauczył się 12% kuli ognia i spalił podlota. Lej ich wodą, misiek, lej ich wodą. Oni sami potrafią, dobrze, dobrze. W ogóle jaki on jest muskularny, spójrzcie na niego. Widzicie kiedyś taką nakoksaną małpę? Podlot niestety bardzo, znaczy niestety, stety, bardzo szybko się uczy. Jest mega bystrym chowańcem. I co, teraz będziecie niszczyć pewnie? Nie, teraz budujecie. Ulepszacie, procenciki poproszę. 80. Sorry, nie chciałem. Kurde, sorry, że nie mogę nic tu zrobić, a najchętniej po prostu sobie stąd poszedł. Niech oni się uczą, bo się uczą. Misiek, zejdź z drogi, bo się spalicie zaraz wszyscy. Jestem z tobą. Nie przejmuj się, jestem tutaj troszkę. Kolejna kula ognia. Teraz proponowałbym, żebyście się... O właśnie. Prawie, że synchronicznie. Dobra, teraz chłopaki nakoksają. No dlaczego mi w chowańca? Czy ciebie pogięło do reszty chłopaku? Zobaczcie, że podlot nie uczy się w ogóle tego, co pokazują mu teraz małpy, mojemu chłopańcowi. Podlot nauczył się budować. Jak to? Przecież nie pokazywały mu się procenty. Pokazywały mu się procenty związane tylko z tym. Znakomicie. Nauczyłeś się budować i pobiłeś mojego brata. W czym? Aha, dobra, w poprzedniej próbie. Masz rację. Co dalej? Ten Shadrin chce, byśmy złożyli mu wizytę, szefie. Wiem. Zaraz to zrobimy. Tylko pytanie, czy mój chowaniec się nauczył? Bo to, że podlot się nauczył, to jest jedno. Drewno. Jeszcze upewnimy się, że na 100% mój chowaniec załapał. Dobra, chyba się nauczył.
podlot, tam się ulecz, wiadomo. A my wszyscy chodźcie, idziemy sobie do... do wioski, czy tam do Shadrina. Ten Shadrin chce, byśmy złożyli mu wizytę, szefie. O właśnie, miałem zobaczyć, czy w ogóle troszeczkę moja wioska się ulepsza, czy się nie... Jest coraz gorsza. O Jezu, ale jest zła teraz. A, czekajcie. Muszę dobrze ustawić kamerę. Gdzie tu jest horyzont dobrze widoczny? Tutaj. Dobra, i to będzie mój Control 5. 5, w sensie 5. Dobra. Świątynia coraz gorsza. Chcemy złożyli mu wizytę, szefie. Chowanie coraz lepszy. Lecimy do Shadrina. Zobaczmy, co nam powie. Cudownie. Widzę, że podlot opanował budowanie. Zgadza się. Nie wierzysz, jak bardzo pomoże to naszej wiosce. Podlot opanował wszystko, czego mogliśmy go nauczyć, a nawet więcej. No. Wiodłeś, że potrafisz być jego nauczycielem, więc odtąd tylko ty możesz go dalej kształcić. Dziękujemy ci. Z radością będziemy obserwować dalsze postępy podlota pod twoją opieką. No, to wszystko. Jakaś nagroda mi się chyba należy. Halo? No jaki zmarnowany, on w ogóle jak z KFC wygląda teraz. Bractwo, wita was obu. Jesteśmy zadowoleni zarówno z nauczyciela, jak i młodego wychowanka. Podlot uczył się dobrze, dlatego próba zakończyła się pomyślnie. Okej. Ewa jest zadowolona z twego sposobu traktowania małego. Podniosę jego postument, a to znaczy, że zaimponowałeś mi, przyjacielu. Czy mój chowaniec może stać się teraz dużym kurczakiem? Czy to jest to, co sugerujecie? Zobaczmy, jestem bardzo ciekaw, czy to jest to. Wyjdzie kurczak. Nie wierzę! Będę kurczakiem! Nie wierzę w to! Pamiętaj, że możemy kliknąć na tym zwoju, a Rufus tak, powie chcę. Nam, co robić dalej. Tak! Podjąć swą decyzję, kliknij na... Będę kurczakiem, dobrym kurczakiem! Ciekawe, jak wygląda zły kurczak. O, jestem bardzo ciekaw. Pewnie jest taki w panierce i z tym... z longerem. Wspaniale, szefie. Jeśli zechcesz odzyskać naszego dawnego chowańca, po prostu wróć tu. O, jak to słodko wygląda. Jest cholernie brzydki, ale to jest tak głupie, że aż mi się podoba. Jak ty chodzisz? Jesteś zajebisty! Cały kolejny odcinek będzie tak wyglądał. Idziemy do wioski, idziesz do wioski, stary, pokazujesz mi, jak tańczyć, ja muszę to zobaczyć. Jest twoja boska obecność. Morda, ja się teraz dobrze bawię. Idziesz do wioski. Patrzcie w ogóle, jaki ma ślad stopy. Jakie to jest dobre. I bierzemy smycz tą, już nawet mi się nie chce wybierać. Tylko weźmiemy stąd smycz dobrą. Okej, jak to moje wioski? Brakuje trochę drewna. Pola poznikały, bo czemu nie? Ta próba skończona, tutaj pewnie potrzebujecie domostw, zaraz zobaczymy. Nie potrzebujecie, to fajnie. Baw się troszkę z ludźmi, potańcz maleńki. Pokaż, jak tańczysz, pokaż pańciowi. No dobra, możesz też zjeść coś ze spichlerza. Nie, w sumie mógł, bo on był głodny, naprawdę. Dobra, poprosimy troszeczkę państwa tutaj, z was. 15% standardowo. I porobimy troszeczkę cudownego leczenia, tak, doskonale. Moc egipska. Ciekawe, jakie są statystyki kurczaka. Nigdy ich nie widziałem w sieci. Chociaż podejrzewam, że były dodane po jakimś czasie. Nie, chodź, zapomnij. Nie, tak nie robisz. Idziesz gdzieś tutaj się wykukcać.
Nie ospichlesz w każdym razie. Ej, ja chyba widziałem przecież jak tańczy kurczak, bo przecież podlot tańczy tak samo. Głupi jestem. Już się wykukcałeś? To idź tutaj pod drzewko. Odłóż. Od kiedy skrzydła są chwytne? Nie chcesz kukcać, to nie udawaj, że chcesz kukcać. Wracaj do wioski. Dobra, twoje kupcały muszę gdzieś wywalić, stary. Będą sobie tutaj, jakbyś ich szukał. Niektórzy twierdzą, że... to, że chowanie sobie kukca w wiosce, to może dawać mi punkty złego boga. Być może macie rację, dlatego na wszelki wypadek się ich pozbędę. To jest dosłownie chwila roboty. A jeśli ma mi to pomóc, to jestem jak najbardziej za. Czy jeszcze gdzieś jakieś tutaj się... O! Jasne, że tak. Już tu zdążył nasmrodzić, ile tylko mógł. Bawicie się ładnie? Grzecznie się bawicie? Dobrze. Zobaczmy, czy tutaj jest coś złego gdzieś podrzucone. W ogóle jak wy sobie radzicie? O, was troszkę poprzymierało. Podejrzewam, że dlatego... Dobrze, muszę porobić uczniów. Chodź tutaj, panie. No chciałbym wam je dać, tylko że tak nie za bardzo mogę robić uczniów, słuchajcie. O, było prawie. Jest. Więcej by ich mi się przydało. Tak trzech ich zrobię i będzie spokój. Ty, chodź. Chodź, gruby. Uczeń rozpłodnik. I jeszcze jeden uczeń. Uczeń. Tu coś było? Jest. Dobra. Będzie trzeci. Uczeń rozpłodnik. I oni sobie myślę jakoś będą radzić dalej. Ta wioska. Wy potrzebujecie trochę drewna, ale macie nadal sporo jedzenia. Jest całkiem chyba w porze. Miejsc mieszkalnych macie od zarąbania. Czemu w ogóle klikałem na dzieciach, to mi się chciał robić uczeń rozpłodnik? To było niepokojące. Teraz o tej godzinie już pewnie nic nie zrobię, bo tu wszyscy śpią. O, było. Sorry, no przecież nie chciałem. Nie chciałem przecież. Nie chcę tego, naprawdę nie chcę cię zabić. Rozumiesz, że ja chcę cię położyć gdzieś tutaj, powiedzmy, o. Nie! Tutaj, o, tutaj. Będzie bezpieczny? Jest! I nie zrobił się uczeń. Uczeń budowniczy. Nie budowniczy! Rozpłodnik, patrz. To jest jakaś patologia normalnie. Potem popielski zły bóg, tak? Bo rzuca ludźmi, bo ma takie zachcianki. Dobra, weź, ty se tam, nie wiem, idź gdzieś. O, czekaj, może to jest kobieta. Jest. Gdzieś tutaj będzie zaraz. Jest. Uczeń rozpłodnik. Och, jak dobrze. Uczeń stolarz. Nie masz być stolarzem, nie chcesz być stolarzem. Czy ktoś tu mieszka? Halo. Uczniów potrzebuję. Chodź. Bierz przykład z tego typa. To jest absurdalnie głupie i trudne. Wyłaź. No nie! Nie wierzę po prostu w to, co się tu dzieje. Tańczycie sobie ładnie, ślicznie. Zdrowie. To macie cud. Cud uleczenia. Co jest same na boiska? Zdrowie. Cud uleczenia. Moc japońska. Więcej. Jak ta świątynia wygląda źle. Zdrowie. Cud uleczenia. Moc japońska. O, chowaniec nie zna cudu. Twoim czegoś potrzeba. Mają pecha. Życie toczy się dalej. Potrzeba ochrony.
Chowanie coś zniszczył, pewnie znowu... O Jezu, zdrowie. Przepraszam wszystkich. Cud uleczenia. Moc japońska. Ucz się tego cudu, chłopak. Dobrze? Będziesz się uczył? Patrz, pan cię ci nauczy cudu. I ciebie, i podlota. Podlot chyba już umie. Zdrowie. Patrz. Cud uleczenia. No, pięknie. Podlot umie. Masz być przyjacielski. Bardzo dobrze. Bardzo mi się dobrze. Bardzo dobrze. Zdrowie. Cud uleczenia. Patrz. Co to jest? Co to za cud? Moc japońska. Widzicie, rezam dobre cuda i nic z tego. Zdrowie. Cud uleczenia. Moc japońska. Uczysz się coś chociaż, czy nie bardzo? Zdrowie. Cud uleczenia. Moc japońska. Nie czuj zaciekawienia, tylko naucz się cudu, stary. Co w tym trudnego? Zdrowie. Cud uleczenia. Moc japońska. Dobra, koncentracja równa zeru. Słuchajcie, skoro skończyliśmy tą próbę, czy odblokowała nam się jakaś inna? Chyba nie. W kolejnym odcinku myślę, że zrobimy tą próbę zniszczenia, o której mówił Rufus. Ona jest gdzieś tutaj? To jest tak, to jest ta próba. Tą próbę zrobimy w kolejnym odcinku. Obawiam się, że nauczy ona chowańców złych cudów. Powinniśmy zbadać tę tutaj uroczą próbę. Tak, ta urocza próba. Już właśnie widzę, jak to się zapowiada. I mam nadzieję, że nie będą po prostu ich wykorzystywać gdzieś tam później, w przyszłości. Zdrowie. Jeszcze jedna próba pokazania cud mu uleczenia. Ładnego cudu. Patrz, jaki ładny. Patrz, Misiek. Widzisz? Ej. Ogarniasz? Patrz. Ślicznie tańczysz. Wiem, że chciałem to wcześniej zobaczyć, ale to było 10 minut temu. Teraz spójrz na moją dłoń. Widzisz ją? Halo. Moc japońska. Dobra. Mam serdecznie dosyć tego, jak mnie chowa nieco lewa. Kończymy chyba dzisiaj, co? Zrobiliśmy całkiem sporo. W sensie zrobiliśmy jedną próbę, ale z tej jednej próby bardzo dużo wyniknęło. Zmieniliśmy też chowańca na kurczaczka, co jest zresztą fajne. I zmieniliśmy też chowańca na niedźwiedzia dzisiaj, co też było całkiem fajne. Pamiętaj, że możemy kliknąć na tym zwoju, a Rufus powie nam, co robić dalej. Świątynia robi się... Nie, już teraz stanęła w miejscu. Jest tak samo, jak było wcześniej. No dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już świątynię chyba mogę... Spokojnie zacząć olewać, muszę po prostu pogodzić się z żywotem złego boga. Będziemy po prostu starali się trzymać naszego chowańca na dobrej ścieżce, co na razie nie wydaje się być rzeczą zbyt trudną. Także na dzisiaj to wszystko, dziękuję wam bardzo za uwagę, widzimy się już niedługo w kolejnym materiale. Pa, pa, trzymajcie się.